Siemaneczko piraci, z tej strony Mandy, a dzisiaj mamy zupełnie nową serię, zupełną nowość na YouTubie z Robloxa. Top 5 gier w Roblox. Będziemy tutaj wybierać najlepszą topkę gier danej kategorii, a w dzisiejszym odcinku będziemy top ogólnie 5 najlepszych gier. Więc zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania i mam nadzieję, że zostawicie 500 lajków pod tym odcinkiem, będzie wtedy super, więc łapkujcie, a my lecimy do top 5. No i na 5 miejscu mamy symulator, dokładniej Mining Simulator. Gra w sumie naprawdę jedna z najbardziej rozbudowanych symulatorów, ale nie najbardziej, bo jeszcze jeden symulator mamy dzisiaj w dzisiejszym top 5. Ten symulator jest strasznie bardzo zbudowany. Mamy 3 światy, cztery światy w sumie już mamy, bo po ostatniej aktualizacji. Mamy normalny świat, mamy świat kosmiczny, mamy świat cukierkowy i niedawno dodany świat zabawkowy. Pewnie znacie dobrze, nie będę mówił dokładnie jak co jeszcze, powiem tylko, nie będę pokazywał jak tu się gra. Pokażę jeszcze, że cała gra ma swoje skiny. Jakieś swoje nawet skrzynki, które możemy otwierać i może z tego wylatować naprawdę fajne itemy. Itemy no już otworzy na odcinek jakieś złote włosy. Dalej mamy jeszcze pety i czapki, które możemy zakładać 3 na raz. I mamy sklep, bardzo rozbudowany sklep od narzędzia. Backpacki, skrzynki, pety i czapki. Trajcy są ze skinami, pety wiadomo, i czapki też wiadomo. Więc jeden z najbardziej rozbudowanych symulatorów o tematyce kopania. I drugi względem symulatoru, więc no. To był moje top 5, więc teraz lecimy do top 4. A teraz znajdujemy się w top 4. Kolejny symulator jest to symulator teraz pszczół. Symulator, można powiedzieć, że inny niż wszystkie. Naprawdę bardzo rozbudowany. Z możliwością ulepszania swoich pszczół, z naprawdę sporą mapą, która ma naprawdę wiele ciekawostek, wiele easter eggów i wiele rzeczy do odkrycia i znalezienia. Wiele pól, na których możemy zdobywać różne wartości też i możemy, nie dość, że wydobywamy sami nektar, tak samo nasze pszczoły mogą zdobyć nektar. Mamy dużo sklepów, które są porozmieszczane nie w jednym miejscu, są porozmieszczane w różnych miejscach. Topka, jak wiadomo. No i cały tryb może długo się gra, ale jest naprawdę fajny i na pewno go znacie już od innych youtuberów. No to jest moje top 4. Więc nie przeciągając, na pewno znacie ten tryb. Lecimy do top 3. A top 3 naszą gierką jest Phantom Force. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych strzelanek. Ogólnie osadzona w świecie coś Call of Duty Battlefield, gdzie mamy swoje skrzyneczki, które możemy otwierać zdobywając skiny. Mamy pełno broni, naprawdę z samych maszynowych broni jest bardzo dużo, jakieś jeszcze inne maszynówki, karabiny, shotguny, tego jest naprawdę dużo. Do Lascauta, ze sporta jest naprawdę mega, jest, nie wiem czy nie jest ponad 100 broni tutaj, rodzaju broni. No i sama gra wygląda, na pewno wiecie jak, gdzie po prostu na dużej mapie, no mapy nie są może jakieś super, i mamy swoich sojuszników. No i się strzelamy. No, gra na pewno na top 3. Moim zdaniem, bo jeżeli ktoś lubi strzelanki, to jest jedna z lepszych strzelanek. Nie dość, że macie skiny. Jeżeli ktoś lubi grać dla skinów, a jeżeli ktoś woli po prostu się dobrze strzelać, to jeden z lepszych biegów. Od razu może sobie tylko zabijemy. Tak damy radę. No nie. No niestety nie daliśmy rady zabić, ale widzicie, możecie zobaczyć kumarangę od razu, życie. No i możecie z powrotem. O, i jeszcze nawet możecie łatwo zdobyć jakieś MLG case. No to nawet jakieś keje możecie zdobyć grając. No to było top 3. Zapraszam teraz do top 2. A na drugim miejscu mamy chyba przez was wszystkich lubianą i kochaną grę. Jest na drugim miejscu, nie na pierwszym, bo na pierwszym miejscu mam jeszcze lepszą grę. Moim zdaniem jest po prostu ta gra jest bardzo popularna, dlatego większości bardzo się podoba, ale nie jest moim zdaniem najlepsza. Ale o samej grze jest to po prostu policjanci i złodzieje, coś tego typu. Złodzieje rabują, zarabiają, kupujecie sobie lepsze samochody, helikoptery, UFO, ciekawe rzeczy, no i rabujecie. Jak na razie tylko bank, mam nadzieję, że to pojęcie jubilera. Jeszcze można obrobować stację benzynową i donut shopa. I pociąg. No mam nadzieję, że to kiedyś powiększą. Tu mapa jest bardzo ciekawa. Na pewno kojarzycie z każdego mojego live'a albo innych youtuberów.
jak Fireout, Trup Kamilski. No, no i można powiedzieć, że gra naprawdę zasługuje na te top 2, na top 1 nie, bo już troszeczkę za dużo w średnią gra, a za mało jest update'ów takich bardzo ciekawych. Czekamy cały czas na powiększenie mapy. No to było top 2, lecimy do top 1. No i zwycięzcą tej całej topki jest Bloodsburg. Niestety tryb jest płatny, ale jest warty swojej ceny. Tryb najbardziej rozbudowany chyba ze wszystkich trybów, gdzie mamy normalnie Simsy w Robloxie. Mamy swoją postę, swoje pieniądze, które możemy zarabiać. Mamy kasę Bloodsburgową. Mam taką troszeczkę płatną niestety. Mamy też czego potrzebujemy aktualnie, że potrzebujemy się umyć. Mamy nasz głód, energię naszą zabawę, higienę. Możemy też, mamy różne skille, jak możemy wykształcić różne skille, jak wszystko jak w Simsach normalnie. Mamy inteligencję wykształconą, mamy też pracę, możemy lecieć do pracy. Mamy też sklep, w którym możemy kupić sobie jakieś super rzeczy. Możemy też lecieć do domu, możemy ustroić nam dom, powiększyć nasz dom. Na przykład zaczynając dostajecie takie coś, a możecie nawet mieć taką willę. No możecie sobie ustroić normalnie jak chcecie wasz domek. Nawet chyba tam też właśnie jak tam chcecie. Jeszcze ogólnie można jeszcze pokażę wam jak wygląda na przykład praca. Tu praca. I możecie wybrać sobie pracę, na której zarabiacie pieniądze i na co możecie wydawać, na jakieś meble, ulubanie, na samochód możecie sobie kupić. Możecie nawet drwalem być, jeżeli byście chcieli bardzo pracować jako drwal w życiu. Możecie być kasjerem, jeżeli chcielibyście kiedyś siedzieć w Macu i poprosić o coś jeszcze. Albo w końcu zostać pizzerem? Albo robić pizzę po prostu, tak po prostu. Albo rozwozić pizzę. No macie, nie dość, że macie same tyle pracy, co wam pozwala się rozwinąć, to macie też swoje zapotrzebowanie na coś i swoje pieniądze i gra naprawdę tyle możliwości daje jak prawdziwe Simsy. Więc jeżeli ktoś naprawdę lubi Simsy, chciałby sobie pograć takie w Robloxie, takie, że macie, sterujecie tylko jedną swoją postacią, w Simsach kryjecie kilkoma z góry, a tu takie skryjecie za pleców, to naprawdę polecam sobie ten tryb kupić. A ja wam dziękuję za oglądanie. To był top 1. To był cały odcinek top 5. Pamiętajcie, zasubskrybować kanał, zalajkować. Mam nadzieję, że 500 lajków dobijecie. No ja się żegnam z wami. Trzymajcie się, na razie.